Ostatnio, podczas bardzo ważnych badań, jakie prowadziłem, dokonałem ważnego odkrycia. Chciałem otrzymać niebieski barwnik pochodną indofenolu, lecz zamiast tego powstały śliczne czarne kryształki. Powstała substancja nie jest niczym nowym, znamy ją od dawna, ale sama reakcja jest bardzo ciekawa. Otrzymamy dzisiaj chinhydron oraz chinon. Będziemy potrzebowali hydrochinonu oraz roztworu NADCC. Pracę rozpocząłem od odważenia 5 g hydrochinonu, czyli popularnego utrwalacza. Jest on stosunkowo dobrym reduktorem i stosuje się go do wywoływania czarno-białych zdjęć. Na mieszadle magnetycznym umieściłem zlewkę ze 100 ml ciepłej wody. Dodałem odważony hydrochinon i rozpocząłem mieszanie. Hydrochinon zostaje utleniony do benzochinonu, czyli po prostu do chinonu. Powstający chinon natychmiast reaguje z pozostałym hydrochinonem, tworząc związek kompleksowy – chinhydron. Dla początkujących dodajemy ściągę. Po kropli dodawałem roztwór dichloroizocyjanuranu sodu, czyli popularnego środka do odkażania wody w basenach. Już pierwsza kropla powoduje ciemnienie. Należy dodawać ostrożnie roztwór, gdyż nadmiar zmniejszy nam znacząco wydajność procesu. Powstaje bardzo duża ilość kryształków chinhydronu, który jest kompleksem CT. Przestrzennie wygląda jak dwa pączki leżące na sobie. Rozpuszczalność tego związku jest niewielka, stąd łatwo wydziela się z roztworu. Jeśli wytworzy się większa ilość kryształów, to należy mieszanie przerwać, pastylkę magnetyczną wyjąć i po oziębieniu odsączyć kryształy. Jeśli przesącz jest koloru herbaty, to prawdopodobnie zawiera jeszcze nieprzereagowany hydrochinon. Dodajemy wtedy do przesączu kolejne porcje utleniacza i po chwili przesączamy przez ten sam sączek co poprzednio. Dzięki temu zabiegowi wydajność wzrośnie. Jeśli przesącz po kolejnych kroplach zaczyna się odbarwiać, to oznacza, że cały hydrochinon już jest związany. Ciecz zawiera niewielką ilość rozpuszczonego kompleksu oraz chinon, który się później zajmiemy. Przesączone kryształki przemyto dokładnie lodowatą wodą i suszono w temperaturze 35 stopni. Po wysuszeniu otrzymujemy ciemne kryształki z mosiężnym połyskiem. Otrzymany chinhydron wykorzystuje się w chemii do budowy specjalnej elektrody. Więcej informacji na Wikipedii, link w opisie. Warto nasze kryształki umieścić w eksykatorze, by pozbawić je resztek wody. Jeśli jednak kryształków nie odsączymy i będziemy dalej dodawać utleniacza, to zacznie wytwarzać się chinon. Ma on bardzo charakterystyczny, żółty kolor i okropny, przypominający trochę chlor zapach. Jego pary są bardzo toksyczne, więc czynność wykonuje się pod sprawnie działającym wyciągiem. Zachodzi następująca reakcja. Po oziębieniu cieczy w lodzie, kryształ odsączyłem i znów przemyłem lodowatą wodą. Kryształki można oczyścić przez destylację z parą wodną lub sublimację. Wydajność teoretyczna wynosi 4,91 g, ale otrzymałem znacznie mniej. Ja otrzymam 1 g oczyszczonego, bezwodnego chinonu. Chinon jest substancją dosyć reaktywną. Reaguje z silnymi zasadami, kwasami, skórą oraz wieloma innymi substancjami. Otrzymane substancje mają cechy podobne do niektórych innych substancji, co bardzo zadziwia.